Witajcie moi kochani. Dzisiaj przyrządzimy krem porzeczkowy. Bardzo szybki, prosty deser. A więc co? Pokażę Wam, jak będę go przyrządzać. Bazą naszą będzie śmietanka, kwaśna, słodka i oczywiście mascarpone. A do tego będzie szedł sok z czarnej porzeczki. Uwielbiam sok z czarnej porzeczki. W ostatnim czasie w dużych ilościach go piję. I co? Taki sok, mam tu go 200 ml wyciśnięty. Będę go podgrzewała. Nie gotowała, podgrzeję go i dodam do niego, tutaj już mam przygotowaną, namoczoną żelatynę, 7 łyżeczek żelatyny. No i co? Robimy. Najpierw robimy naszą bazę, czyli sok. Jak widzicie, dodanka, wlałam sok, teraz wrzucam żelatynę, będę mieszała do rozpuszczenia się. Zobaczcie, żelatyna już tutaj nam się fajnie rozpuściła. Nie zagotujcie, dlatego też pamiętajcie, żelatyna straci swoje właściwości. Macie lekko podgrzać, żelatyna już jeśli jest namoczona, ona fajnie się tutaj rozpuści. Ja jeszcze tutaj dodatkowo osłodzę. Porzeczka jest bardzo kwaśna, ale dodam 3 łyżki erytrolu oczywiście. Wymieszam i odstawiamy. Odstawiamy, moi kochani, do momentu, aż nabierze temperatury pokojowej, czyli nie zimne, nie stawiamy do lodówki, nie ciepłe. Jeśli będziecie tam sobie później spróbujecie, ma to mieć po prostu taką chłodnawą, ciepławą właśnie temperaturę. I czekamy. Nasza podstawa musi być gotowa. Nasz soczek, powiem tak, już jest w odpowiedniej temperaturze, więc możemy się zająć śmietanką. Naszą będzie bazą śmietana kwaśna. Mam tutaj 660 ml śmietany, czyli dwa opakowania, dwa duże kubki śmietany kwaśnej. Dlaczego dwa? Dlatego też mam dużą rodzinę. Rzucamy do miksera. Do tego od razu dorzucam kremówki. Mam tu odmierzone 200 ml kremówki. I oczywiście moje ukochane mascarpone. Tu jest 250 g mascarpone. Naszą śmietankę musimy osłodzić, pomimo tego, że nasz sok posłodziłam, ale widzieliście, to tylko 3 łyżki, ale mam tu obniżone, zobaczcie, no większa połowa, tak około 3/4 szklanki, szklanka 250 ml, dorzucam od razu i co, i ubijamy. Pamiętajcie, zaczynamy od najmniejszych obrotów, dlatego gdyż mascarpone jest twarde i zacznie nam po prostu tu wszystko wybuchać. Pomału dajmy temu się rozkręcić i później zwiększamy obroty i czekamy, aż się ubije. Kiedy macie już śmietankę właśnie ubitą na konsystencję, oj, takiej, widzicie? Ona tak wygląda, jak puszek. Kiedy śmietanka jest już ubita, nasz sok, widzicie, płynna konsystencja, musi być płynna, żeby Wam się nie zsiadł, pamiętajcie. I wlewam strumykiem. Też Wam pokazuję, jak to wygląda. No coś takiego. Przyspieszę deko obroty. I
masa gotowa. I co dalej? Zaraz zobaczcie. Kochani, nasz deser gotowy. Przekładam go do kucharków. I od razu mówię, że ten deser musi trafić do lodówki. Ja taki deserek posypę sobie kokosem. Możecie sobie warstewki przekładać również różnymi owocami. Do tego dodam płatki migdałowe i to będzie mój deserek. Ja jeszcze tylko spróbuję go. Jaki pyszny. On się schłodzi, zsiądzie. Będzie miał taką galaretkowatą konsystencję. I to będzie deser dla mnie. A teraz pokażę Wam wersję dla mojego męża. Mam tutaj jakieś ciasteczka typu Principolo poklejane, jakieś draże. I to będzie jego luksusowa wersja. Na samo dno wrzucę takie ciasteczka. Do tego warstewka później naszego kremu. Tutaj możemy pofantazjować oczywiście z owocami. Ja tutaj mam bananki. Powrzucam banany. Znowu kilka pyszności dla mojego męża. Znowu warstewka naszego kremu. Nabierz troszkę kokosu i płatki migdałowe. To jest wersja dla mojego męża. On jest łasuch i musi mieć mega słodkie. Jak na razie. Ale może to się zmieni. Dobra. Wstawiamy do lodówki. Mówiłam, godzina, dwie. I co? Takie pyszności już mamy gotowe. Bardzo proste, bardzo szybkie. Pamiętajcie, najważniejsza w tym rzecz, żeby nam się udało to wszystko połączyć. Pamiętajcie, sok nasz z żelatyną musi czekać już na upitą naszą śmietanę i nie może nam to się ściąć, bo inaczej się po prostu zrobi jeden wielki kluch, glut, coś takiego. To musi mieć taką właśnie płynną konsystencję i wtedy nam się to wszystko fajnie połączy i fajny puszek się zrobi. To jest taka mała wskazówka na przyszłość, gdyby coś się działo. A teraz tak, podobało się? Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie oczywiście, jak Wam wyszło. No to co, na razie i zapraszam na następny odcinek. Cześć!